Zerknij, jakie to urocze. Uwielbiam niebieski. I dostałam niebieski tort. To przeznaczenie. A ja uwielbiam różowy, jak każda dziewczyna. Mój tort też jest różowy. Z truskawkami. Wow, jakie duże i apetyczne torciki. Ale zaraz. Co to za czarne nieporozumienie? Mam nadzieję, że przynajmniej smakuje dobrze. Dowiesz się troszkę później, bo ja już chcę jeść. Mój tort jest ozdobiony żelkami. Można się nimi pobawić, a potem je zjeść. Póki ty się bawisz, my podkradniemy ci kilka żelków. Zabierać łapy. Kto powiedział, że można dotykać mojego tortu? I moich żelków? Nie ważcie się. Dobra, nie krzycz już. Za wiele sobie pozwalacie. Sama sobie poradzę. Giną w twoich ustach jak w przepaści. Wow. Ale prędkość. Bardzo mi smakuje. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Okej. Czas na największe oko. Co za uczta. Jak ona to robi w takim tempie? Patrzcie, mam trzecie oko. Jak prawdziwe, fajnie. No co, żelki zjedzone, czas na tort. Krem jest przepyszny. Muszę wszystko dojeść. Innej opcji nie ma. Patrzcie, co wymyśliłam. Widzisz to? Aż mi się kręci w głowie. Mnie też. Skończyłam. Mary, patrz, jaki okropny tort. Nieprawda. Mam bardzo ładny torcik. Zostały już tylko nudne resztki. Mogę się ich pozbyć. Skoro Suzy skończyła, to teraz moja kolej. Mam nadzieję, że kolor mojego ciasta nie wpłynie w żaden sposób na jego smak. Coś mi mówi, że twój tort jest obrzydliwy. Chyba żartujesz. Jest niezły. Całkiem smaczny, a jaki sycący. Tak? A dlaczego omijasz te czarne brokuły? Bo ich nie znoszę. Wystarczy mi sam tort. Że co? Trzeba zjadać wszystko, co się ma na talerzu. Suzy, nie przynudzaj. Jestem szczęśliwy. Musisz to zjeść. Nie mam zamiaru. No to ci pomogę. Patrz, co tu mam. Otwórz buzię. Zaraz cię nakarmimy. Nie chcę. Leci samolocik. No dalej, dalej. Brawo. Fu, to jest okropne. Nienawidzę brokułów. Jeszcze troszeczkę. Za mamusię, za mamusię. To jest takie niedobre. Zobacz, jak ci fajnie idzie. Brawo. Teraz moja kolej. Mam fajny pomysł. Zemszczę się na Mary za te brokuły. Dlaczego twój tort tak brzydko pachnie? Brzydko pachnie? Ale jak to? Nie może brzydko pachnąć. Co ty robisz? Pogięło cię? O rany, masz teraz całą twarz w truskawkach. I w kremie. No i co z tego? Teraz jestem tak samo apetyczna jak mój tort. Co prawda, to prawda. Może nas też w nim zanurzysz. Nie ma mowy. Wolę go zjeść sama. Kurczę, musimy uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Wow, co to za wynalazek? Sprawdźmy, jak to działa. Wszystko jasne. To maszyna z gumami do rzucia. Ale czad. Ja też mam coś fajnego. Tylko wiele większego. Nawet nie dam rady objąć tego rękami. Póki Zak próbuje przytulić swoją maszynę, ja chcę spróbować zagrać i zdobyć trochę gum. No to zaczynam. Hurra, ale szczęście. Jeden raz zagrałam i już trafiłam w dziesiątkę. Niesamowite. Ale dlaczego maszyna dała mi tylko jedną gumę? Chcę więcej.
pyszne. Zagram jeszcze raz. Ej, co to za durna maszyna? Nie działa. Jak zdobyć gumy? Wiem. Rozbiję to młotkiem. To ma być młotek. Wygląda jak wykałaczka. Myślicie, że to zabawne? No to czas na ciężką artylerię. Co powiecie na to? A masz! Żegnaj, maszyno. Witajcie, gumy. Wszystko w porządku? Nikomu nic się nie stało? Nie bój, żaby. Już nie muszę się męczyć. Po prostu zjem wszystkie gumy. Jakie dobre. Patrzcie. Prawdziwa guma do rzucia. Ale fajna. Wow. Gumy Suzy wyglądają przepysznie. Muszę jak najszybciej wydobyć z maszyny swoje. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To chyba nie będzie zbyt łatwe. Nie udaje mi się. Bo źle to robisz. Trzeba działać powoli i bardzo precyzyjnie. Co się tak spieszysz? Daj ci pokażę. Powoli, powoli. Każda guma musi wpaść do tej dziurki. O tak! Zak Wszechmogący znów uratował sytuację. I dostaje za to nagrodę. W postaci wszystkich zdobytych gum. Co takiego? Poradzę sobie z nimi bez ciebie. Masz! Wow, super sposób na jedzenie gum. Bez brudzenia sobie rąk. Z maszyną też nie musiałam się męczyć. Dzięki, Zak! Tak mi dziękujesz? No okej. Mam przed sobą całą masę smakołyków. Wystarczy tylko wrzucić pieniążek do maszyny i dostanę gumy. O jacie! Wypadło tyle gum, a w środku nic nie ubyło. Starczy mi tego na długo. Dziewczyny, jak to się stało, że każda z was miała gumę, a żadna się nie domyśliła, żeby zrobić balona? Rzeczywiście. To pewnie dlatego, że nie chciałyście przegrać. Takiego balona jak ja nie zrobiłaby żadna z was. Patrzcie! O rety, on jest nawet za duży. Patrz, Zak odlatuje. Pomóż mi go przytrzymać. Zak, stój! Ojej. Pomocy! Ojej. Niezły ubaw, co? Słyszysz? Chyba nasz kosmonauta leci z powrotem na Ziemię. Wszystko pod kontrolą. Zak, ale z ciebie pajac. Lepiej załóż spodnie. A grawka? Ale po co nam to? Nie mam bladego pojęcia. Ja też nie. Chociaż myślę, że w środku tych balonów czeka na nas coś pysznego. Pozwólcie, że pierwsza to sprawdzę. Okay, here we go. Zaczynam. Wow, to przecież Skittles. Niesamowite. A jak tego dużo? Super. Chcę wciągnąć wszystkie naraz. Pychota. Super. Okej, Zak, teraz ty. Dobra, zgodnie z etykietą na balonie w środku czeka na mnie syrop czekoladowy. A najlepiej jeść go z goframi. Podstawię pod balona gofra i deser gotowy. Kurczę, dlaczego wszystko pociekło na mnie? Trochę nie wycelowałeś z tym gofrem. Trzeba było podstawić go bardziej na lewo. Bardzo śmieszne. Ale wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Teraz będę miał odlotowe czekoladowe wąsy. Co to ma być? A może taki jak kotek? Porażka. Dajcie spokój, ale z was nudziary. Zjem sobie suchego gofra. A co ja mam zrobić? Jeśli przebiję balona, Fanta wyleje mi się prosto na głowę.
Wygodniej będzie pić ją prosto z balonika przez słomkę. Ojej, jaka orzeźwiająca. Ej, po co tu sterczycie? Wara od mojej Fanty. Co za chciwuska. Pora dać jej nauczkę. Mam pomysł. Raz, dwa, trzy! Co ty narobiłeś? Jestem cała mokra i lepka. Następnym razem się podzielisz, prawda? Witam wszystkich ponownie. Pozwólcie, że przedstawię wam zasady gry. Wszyscy chowają się do kartonów, a ja sprawdzam je za pomocą moich narzędzi. Jestem pewna, że nikt mnie nie znajdzie. Doskonale się ukryłam. Nie muszę się martwić. Nawet jeśli zostanę złapany, nie poddam się. Ojej, tak się boję. Muszę sprawdzić, co tam się dzieje. Lepiej zrobię dziurę i popatrzę. Świetnie, teraz czuję się troszkę bezpieczniej. Mam wszystko pod kontrolą. Szukam celu. Szukam celu. Widzę ruch gałek ocznych. Idę do celu. Tylko nie to! Spaliłam swoją kryjówkę, mogłam siedzieć cicho. Nie widać żadnego ruchu gałek ocznych. Cel zgubiony. Sprawdzę to pudełko. Przykładam do niego przepychacz i zaczynam. Tak jest. A masz! Jeśli ktoś tam jest, to ma kłopoty. Wygląda na to, że miałam szczęście i mnie nie znalazła. Nie chciałabym być w tamtym pudełku. Będę siedzieć cicho jak mysz. Nie ruszam się i nie oddycham. Tak się boję! Pudełko jest zniszczone. Jest puste. Pomyliłam cel. Będę musiała szukać dalej. Czas na wybór narzędzia do drugiego testu. Wezmę pistolet na wodę. Pasuje mi ten kolor. Tylko nie to. Myślę, że ktoś tu nadchodzi. Bardzo się denerwuję. Boże, to dźwięk broni! Ostatnio mi się poszczęściło. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Przestańcie się bawić. Tym razem mówię poważnie. Szukam celu. Sprawdzam ruch. To pudełko się trzęsie. Ognia! Ognia! O nie, tylko nie to! O nie, znalazła mnie! Przegrałaś. Ręce do góry. Minus jeden. Brawo, ja. Czas wybrać poważniejszą broń. Może dynamit? Nie. Balon z wodą? Też nie. Szukam dalej. Tak, okulary laserowe będą świetne. Doskonałe. Najwyższy czas je przymierzyć. Będą idealne. Włączam tryb polowania. No włączaj się. Dlaczego laser jest tak silny? Ups, spaliłam kilka pudeł. No trudno. Chyba czuję spaleniznę. Muszę zobaczyć, co się dzieje. To straszne. Ma laserowe okulary. A ja, a masz. I ty też. Te kartony są puste. Muszę szukać dalej. Tylko nie to. Idzie w moją stronę. Muszę coś wymyślić. Wiem. Wezwę pomoc. Wyciągną mnie stąd. Nie milczcie tak. Chcę was zobaczyć. Myślę, że w tym pudełku ktoś jest. Kurczę, nie mogę złapać sygnału. Lucy, cześć, jak się masz? Pomóż mi, naprawdę się boję. Czy mnie słyszysz? Jestem w pudełku. Lepiej tak nie krzycz. Chociaż, dlaczego nie? Przykro mi, Lucy, ale muszę się ciebie pozbyć, żeby nie zostać wyrzuconym z gry. O nie, ktoś do mnie dzwoni. Słyszę telefon. Już biegnę. Wydaje mi się, że ten dźwięk dobiega stąd. Cześć, dobrze cię widzieć. Cześć, Lucy. Tak długo cię szukałam. Nowa runda, nowa broń. Tym razem wybrałam dmuchany młotek. Au, to boli! Ugryzłam się w palec. Pudełko się rusza. Chyba mam nowy cel. To świetny początek. O nie, znalazła mnie. Zbliża się. Już jestem. Muszę wiać. Hurra, zrobiłam dziurę w pudełku. To moja jedyna szansa na ucieczkę.
cię. A masz. Rwałam cię. Karton jest pusty, ale widziałam, że się ruszał. Nie rozumiem tego. Coś przegapiłam? Będę musiała szukać dalej. Cudem udało mi się uciec. Wygląda na to, że szczęście jest dziś po mojej stronie. Muszę wybrać nowe pudło, zanim ona mnie zauważy. To będzie dobre. Otworzyłam je świetnie. Rozgoszczę się. Jak tu miło. Ojej, chyba ktoś chucha mi w kark. O, cześć. Przepraszam, nie wiedziałam, że tu ktoś jest. Bomba czy tort? Tort czy bomba? Myślę, że wybór jest oczywisty. Tym razem zamierzam zagrać na wielką skalę. Czujnik ruchu włączony? Szuka celu. Przesuń się, musimy współpracować, bo inaczej oboje zostaniemy znalezieni. Wykryto ruch. Widzę cel. Teraz wiem, gdzie podłożyć bombę. Cel, wyznaczanie trajektorii, ognia. Co to jest? O nie! To bomba! Przez ciebie nas znalazła, zginiemy! Miałam rację. Minus dwa naraz. To dopiero szczęście. No i proszę, przegraliśmy. Co to było? Nie wiem, ale myślę, że lepiej będzie, jeśli znowu się schowamy. Uciekajmy, by ratować życie. Obawiam się, że to nie ma sensu. Nadal bierzecie udział w grze. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że udało nam się uciec. Pospieszmy się i ukryjmy na wypadek, gdyby nas dogoniła. Ja stanę tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie mnie widać. Niech ktoś mnie podsadzi. Nie mogę tam wejść. Sorry, ale nie mam czasu. Jeszcze nie zdążyłem się ukryć. Głupi basen. Widać mnie pod nim. Co robić? Wiem. Pędzle farby? Mogą mi się przydać. Chodźcie tutaj. Coś wymyśliłem. Możemy to wykorzystać do kamuflażu. To świetny pomysł, Ted. Rewelacja. Pomalujmy się tak, żeby pasowało do wystroju i nikt nas nie znajdzie. Tak, po prostu znikniemy w przestrzeni. Tęskniliście za mną? Już jestem. Chcę was jak najszybciej zobaczyć. Dziwne. Wygląda na to, że pokój jest pusty, ale nie poddam się. Nadszedł czas, aby wybrać nową broń. Tym razem użyję balonu z wodą. No hej, mam dla was niespodziankę. Wychodźcie, żeby ją zobaczyć. Nikt nie odpowiada. Muszę aktywować czujnik ruchu. Uff, wygląda na to, że przeszła. Nie widziała mnie. Skanuję. Na razie czysto. Nie widzę żadnego ruchu. Idę dalej. Uff, wreszcie mogę odetchnąć. Trudno było mi to znieść. Ruch został wykryty. Mam cię! Ten balonik z wodą trafia do ciebie. Nie rób tego, proszę! Chcę grać dalej. O nie, jestem przemoczony do suchej nitki. Daj mi szansę! Świetnie. Zostało dwóch graczy. Dobrze mi idzie. Cześć, obudźcie się. Czekają na was wielkie rzeczy. Wkrótce wyruszamy na polowanie. Gdzie jest ten szczęśliwiec, który się z wami spotka? Jeszcze go nie widzę, ale nie martwcie się, znajdziemy go. Wygląda na to, że przeszła obok. Szczęście się do mnie uśmiechnęło. Intuicja podpowiada mi, że nasz cel jest gdzieś blisko. Tu chyba nic nie ma. Sprawdźmy z drugiej strony. Udało mi się, nie zauważyła mnie. Wydaje mi się, że czuję zapach czegoś z basenu. Fu, to śmierdząca stopa. Zaraz się uduszę. Myślę, że to mój następny cel. Dobra, czas się tego pozbyć, zanim dojdzie do ataku gazowego. Do dzieła, przyjaciele. O nie, to karaluchy. Boję się ich. Zabierzcie je stąd, błagam was. Ktoś celowo wrzucił je do basenu. Cześć, Ted. Dawno się nie widzieliśmy. Szkoda, że ci się nie spodobały moje karaluchy. No cóż, została tylko Betty. Na deser mam dla niej ten piękny tort. Tu niby wszystko w porządku. Zobaczmy, co dalej. Wygląda na to, że boczne czujniki wykryły ruch. Jakaś dziwna ściana. Bardzo dziwnie pachnie. Choć może mi się tylko wydaje. Dzięki Bogu, nie ma jej. Muszę jeszcze trochę wytrzymać. Mam pomysł. Muszę stworzyć fałszywą Betty. Ona to na pewno kupi. Zostawię ją tutaj za murem i wracam na swoje miejsce.
Kogo ja widzę? To Betty. Co za głuptasek. Stoi na widoku. Koniec gry? Zostałaś złapana. Smacznego! Częstuj się. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Dziwne. Dlaczego ono nie reaguje? Nabrałam cię. To nie ja, tylko moja kopia. Usterka systemu. Usterka systemu. Zwarcie. Wygrałam! Hurra! Pokonałam wszystkich. Wygląda na to, że ten portal otworzył się dla mnie. Na razie! Na początek Coca-Cola. Mam nadzieję, że mnie nie rozczarujecie. Co? To przecież jest szkodliwe. Łatwizna. Co tam jest do zrobienia? Wystarczy, że wezmę zwykłą kolę. Już chcę ją otworzyć i spróbować. Myślę, że Emma nie będzie miała nic przeciwko, jeśli to zrobię. Jest pyszna. Kocham kolę. O nie! Skończyła się! Czyli będę musiała ją jednak zrobić. Mam pomysł. W tym celu włożę kilka tabliczek czekolady do rondla, aby je roztopić. Wystarczy troszkę poczekać. Okej, kontynuujmy. A, jak boli! Gorąco! Trzeba mieć specjalne rękawiczki. Masz, żebyś się znowu nie sparzyła. Dziękuję, babciu. Więc teraz tę płynną czekoladę trzeba przelać do butelki, żeby do ostatniej chwili Emma myślała, że to zwykła kola. To jeszcze nie wszystko. Teraz czas na cukierki M&M's. Tylko jak je otworzyć? Przecież musisz zdjąć te rękawiczki. A właśnie, jeszcze raz dziękuję, babciu. No to otwieramy cukierki i wsypujemy je do środka. To oczywiście pyszne, ale wcale nie jest zdrowe. Kola też nie jest zbyt zdrowa. A borówki i miód to już inna sprawa. Jeśli je wymieszamy, to otrzymamy coś absolutnie niesamowitego. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. O tak, ale na tym nie poprzestanę. Teraz wstawiam butelkę do lodówki, aby się schłodziła. Żeby nie tracić czasu, wydziergam sobie sweterek. To wszystko kompletny nonsens. Pyszny napój robi się, używając zupełnie innych składników. Trzeba zacząć od różowej Nutelli. Wiem, że wszyscy ją uwielbiają. Będzie z niej świetna jadalna butelka. A teraz można dodać do środka wszystko, na co ma się ochotę. Można na przykład zrobić prawdziwy tort z bitą śmietaną, truskawkami i biszkoptem. Teraz trzeba to tylko złożyć w jedną całość. Tadam! Smacznego! To już jest zbyt trudne. Ja też mam czekoladową kolę, ale była o wiele łatwiejsza do zrobienia. Chwileczkę, a gdzie jest babcia? W czasie oczekiwania zrobiłam sobie świetny sweterek. Ojej! Mam już tam gotową kolę. Czas na wizytę u wnuczki, żeby mogła skosztować. Oj! Robię się już na to za stara. Zapomniałam o etykiecie. Ale błyskawicznie to naprawię. Najwyższy czas, żebym spróbowała waszej coli. Zacznę od tej, która najbardziej przypomina oryginał. Wygląda na to, że coś w niej jest. Mam nadzieję, że to coś bardzo smacznego. Ojej! To prawdziwa czekoladowa cola. A w środku są moje ulubione M&M'sy. Czekolada też jest pyszna. Uwielbiam to. Muszę jeszcze spróbować pozostałych dwóch. Myślę, że zacznę od tej w środku. Wow, tu jest coś gęstego. Mam nadzieję, że również bardzo smacznego. Ojej. To
To wygląda jak jakiś syrop. Miód i borówki. Babcia wie, co kocham najbardziej na świecie. No to został ostatni kandydat do wygranej. Spróbujmy tej efektownej różowej coli. Ojej, w środku jest coś bardzo podobnego do tortu. Sprawdzę to, gdy przekroję butelkę nożem. Rzeczywiście to jest tort. Jaki pyszny. Szefowa Rose wygrywa tę rundę. No to było oczywiste. Gotowanie to przecież mój zawód. Tym razem musicie mi zrobić burgera. Burger? Prościzna. Co? Przecież są niezdrowe. Suzy nawet nie chce tego słuchać. No to będziemy mieli mniejszą konkurencję. Dobra, zacznę gotowanie od kotleta. Oczywiście będę go robić własnoręcznie. Całą miłością dla mojej wnuczki. To inny jak nie babcia zrobiłby kotleta w kształcie serduszka. Czas go usmażyć. Zaraz wracam. Wielki mi rzeczy kotlet. Ja zrobię nawet własne bułeczki. Poza tym każda bułeczka będzie miała inny kolor niż pozostałe. Emma jeszcze nigdy nie próbowała tak kolorowego burgera. A teraz użyję mojego palnika, żeby te bułeczki wyrosły. Jestem. Jak pięknie pachnie mój kotlecik. Emma z pewnością nie będzie mogła się mu oprzeć. Ojej, co to tak ładnie pachnie? Chwileczkę, co? Już musimy gotować? Kurczę, nie zdążę. Będę musiała zamówić burgera z maka. Emma na pewno je uwielbia. Dobrze, że tak szybko przyjeżdża dostawa. A z tych wszystkich składników zrobię własnego burgera. Jeśli trafi do sprzedaży, to niech się nazywa Suzy Burger. Myślę, że Emma będzie zachwycona. Jak można się ekscytować tym fast foodowym badziewiem? Burgery szefowej kuchni to całkiem inna sprawa. Emma nigdy w życiu lepszych nie jadła. Są wykonane z sercem i są też bardzo piękne. Tylko spójrz się. Wspaniale. Po co burgery mają być piękne? Liczy się to, żeby dobrze smakowały. A zresztą trzeba zrobić burgera z miłością. Znam moją wnuczkę, więc nawet beze mnie zrobi sobie odpowiedniego burgera. Od czego zacząć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chcecie zjeść. Zacznę od tych burgerów w jaskrawych kolorach. Mam nadzieję, że są nie tylko ładne, ale i smaczne. No nieźle. Ale próbowałam lepszych. Przejdźmy do porcji w środku. Co to jest? Czy ja mam sama złożyć sobie burgera? Nie, babciu. To ty powinnaś zrobić. Ojej, ostatnia opcja. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że jest nie tylko ogromna, ale i smaczna. O tak! Smakuje, jakby składała się ze wszystkiego, co kocham w McDonald's. To zdecydowanie najsmaczniejszy burger w tej rundzie. Suzy, gratuluję wygranej. O tak! Mówiłam, że Emma uwielbia jedzenie z maka. Jesteście gotowe na kolejną rundę? Tym razem trzeba zrobić pankejki. To bułka z masłem. Pankejki dla Emmy robię od małego. Wiem, co lubi. Trzeba oczywiście zacząć od mąki. Moja mąka, nawiasem mówiąc, jest najlepsza. W głębokiej misce trzeba ją wymieszać z jajkiem i z mlekiem. Wszystko to sprawi, że powstanie wspaniałe ciasto. Ręczne mieszanie należy do przeszłości. Dziś są do tego specjalne urządzenia. Wystarczy wrzucić wszystkie składniki do jednego pojemnika. Nie bardzo lubię mleko, więc dodam Coca-Colę. W sumie mogę dodać do pankejków wszystko, co Emma tak bardzo kocha. Na przykład skittlesy. Nie mogę też zapomnieć o chipsach Doritos.
i troszkę pianek marshmallow też nie zaszkodzi. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. Maszyna powinna sobie z tym poradzić. Jestem pewna, że to będzie absolutnie obrzydliwe. Mnie akurat wyszła świetna mieszanka do pancake'ów. Już teraz jest bardzo smaczna. Tylko trzeba to przełożyć do specjalnej strzykawki, którą wykorzystam do wylania ciasta na patelnię. Babcia chyba przysnęła. Ej, jesteś z nami? Kurczę, troszkę się zdrzemnęłam. Najwyższy czas zacząć smażyć. Emma uwielbia mi się, więc dlaczego nie zrobić jej słodkich pancake'ów w kształcie ich głów? Wow, nie wiedziałam, że można tak zrobić. Ale po co zadawać sobie tyle trudu? Wystarczy po prostu wlać wszystko na patelnię. Troszeczkę poczekamy i będzie gotowe. Suzy, myślę, że nawet psy nie zjadłyby tego paskudztwa. Moje pancake'i to co innego. Będą szczególnie pyszne, gdy połączę je ze świeżymi truskawkami i słodkim bananem. I wszystko będzie super łatwe do zjedzenia, bo nadzieję na szpikulce. Nie można też zapomnieć o syropie czekoladowym. Dzięki temu wszystko będzie jeszcze pyszniejsze. Oczywiście to ciekawe, ale Emma i tak wybierze mi się. Zwłaszcza jeśli skropię je bitą śmietaną. Użyję borówek do dekoracji. Jakie słodziaczki! Dodam też syropu czekoladowego. Można z niego zrobić idealne gałki oczne. Macie już wszystko gotowe? A mój naleśnik się przykleił. Emma, możesz go spróbować prosto z patelni? Co to ma być? Smacznego! Jakie to jest piękne! Z wyjątkiem trzeciej porcji. Co to w ogóle jest? Wygląda, jakby go ktoś zjadł kilka razy przede mną. To obrzydliwe. Nie zamierzam tego jeść. W dodatku śmierdzi. O nie! Chciał mnie zabić! Dobra, czas spróbować malutkich pancake'ów. Są pyszne, bardzo mi się podobają. A teraz kolej na te urocze misie. Spójrzcie, jakie są urocze. O tak, są też naprawdę smaczne. Babciu, naprawdę robisz najlepsze pancake'i. Gratuluję wygranej. Mówiłam, że znam moją wnuczkę lepiej niż ktokolwiek inny. Życzę wam wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że zrobimy niesamowite torty. I już niedługo się o tym przekonamy. O, wow, truskawki! Gra dopiero się rozpoczęła, a ja już mam tyle szczęścia. Czas udekorować biały tort czerwonymi owocami. Co za aromat! Super, udało ci się. Ej, ale nie śmieć! Dlaczego rzucasz w nas szypułkami? Oj, przepraszam, skupiłam się na torcie. Nie mogę myśleć o niczym innym. O mój Boże, jest pyszny. Ja również nie mogę się doczekać, kiedy skosztuję ciasta. Ciekawe, co dostanę. Co? Ryby? One są paskudne. O tak, smród rozniósł się już po całym pomieszczeniu. Dobrze, że mam maskę przeciwgazową. Jak to jeść, skoro nie mogę nawet przebywać w pobliżu tego produktu? Co za różnica jak? Po prostu pospiesz się i zjedz to. Tu się nie da wytrzymać. Nie krzycz na mnie. Staram się jak mogę.
to straszne. Muszę zdjąć maskę. Nawet nie spróbowałam, a już mi niedobrze. Dziewczyny, trzymajcie mnie, bo mi słabo. Musimy natychmiast pozbyć się tego paskudztwa. To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Dzięki za pomoc. Zrobiłyśmy to, żebym jak najszybciej mogła nacisnąć przycisk. Żeby trafiło mi się coś pysznego, proszę. Wow, żelkowe robaczki. Ale mam farta. Muszę je natychmiast wyłożyć na ciasto i zjeść. Wyglądają pysznie. My też byśmy spróbowały. Nie róbcie sobie nadziei. Na tak małym talerzu jest tyle różnych robaczków. Spójrzcie, jakiego ogromnego żelka znalazłam. Nie mieści się na torcie. Co robić? Nie mogę przecież zepsuć wyglądu tortu. Będzie nieapetyczny. Trzeba podzielić tego giganta na kawałki. Ale jak? Suzy, pomożesz mi? Oczywiście. Ciągnij. Mocniej. Ale nie tak mocno. Ups. Wygląda na to, że Daisy nie potrzebuje już tortu, tylko lekarza. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, jeśli poczęstuje się jej ciastem. Tym razem ja pierwsza nacisnę przycisk. Dobra, zaczynaj. Hurra, czekoladowe jajko. Coś mi mówi, że to ciasto będzie pyszne. Chcę je jak najszybciej zjeść, więc od razu rozłożę wszystkie kinderki. Ale pięknie to wygląda. Największe jajko umieszczę na szczycie tortu. A podzielisz się z nami? Nie ma mowy, jeszcze nawet nie nacisnęłyście przycisków, a może też traficie na coś równie pysznego. Patrzcie, w środku jajka jest niespodzianka. To kolorowa posypka, jest taka ładna. Założę się, że też jest pyszna. I jak? Smakuje ci? Dobry tort? Bardzo dobry. Wiem, posypię cały tort, dzięki temu będzie o wiele ładniejszy. I oczywiście o wiele smaczniejszy. To połączenie kolorów doprowadza mnie do szaleństwa. No dobra, to czas otworzyć największe jajko. Jakie to jest piękne! No i jak, pyszny? Jeszcze jak! Nie macie pojęcia, jak bardzo! Mam nadzieję, że będę miała tyle samo szczęścia. To dżem truskawkowy! Po prostu go uwielbiam. Z pewnością sprawi, że tort będzie mniej suchy i smaczniejszy. Tylko nie mogę przesadzić z ilością, bo będzie za słodki. Ale ciężki słoik. Ups, teraz ciasto będzie mega słodkie. I co z tego? To przecież dobrze, prawda? Właściwie to tak. Nie wiem nawet, dlaczego tak się denerwowałam. Ja też chcę nacisnąć przycisk. Kola? Mentosy? Jak mam połączyć kolę i mentosy z tortem? Nie będę go polewać, bo wtedy będzie cały przemoczony. Mam lepszy pomysł. Po co go polewać, skoro można zrobić prawdziwą fontannę? Kola, ciasto, mentosy. To będzie najsmaczniejsza fontanna na świecie. Tylko uważaj, żebyśmy nie zmokły. Nie martwcie się, zrobię to bardzo uważnie. Suzy, niepotrzebnie panikowałyśmy. Jakaś mała ta fontanna. Tak, myślałam, że będzie większa.
Dlaczego miałoby być większa? Najważniejsze, żeby dobrze smakowała. I tak jest. Wow, jaka piękna lalka i tort. Zgadzam się, to wygląda niesamowicie. Ja mam różową lalkę w moim ulubionym kolorze. Sprawdźmy, jaki smakołek dostanę. To moje ulubione lody Baskin Robbins. To będzie idealne połączenie. Wow! Dziewczyny, wreszcie mogę powiedzieć, że mam wielkie szczęście. Mam genialny pomysł. Uważajcie, za chwilę będzie show. Muszę roztopić lody i polać nimi wierzch tortu. Kate, nie rozumiem, coś ty wymyśliła. A teraz dodam nieco posypki. Dobry pomysł. Tort będzie smakować jeszcze lepiej z posypką. Masz rację. Suknia mojej księżniczki będzie cudowna. Tylko spójrzcie. No i co? Zamierzam teraz to wszystko zjeść. Życzcie mi smacznego. Hej, tak apetycznie jesz. Ja też chcę. O nie. Toksyczne odpady. To chyba bardzo kwaśne landrynki, chociaż nigdy ich nie próbowałam. Więc mogę się mylić. Nie, nie myliłam się. Są naprawdę kwaśne. Nie będę ich jadła. Będziesz, takie są zasady. Wyobraź sobie, jaką piękną sukienkę będzie miała twoja lalka, jak ozdobisz ją cukierkami. Dobra, masz rację. Mam nadzieję, że słodki tort zniweluje tę okropną kwaskowatość. Suzy, dawaj, Suzy! Fu! Nie, to jest po prostu okropne. Dziewczyny, jest nie do zniesienia. Dlaczego w ogóle was posłuchałam? Nie powinnam była tego jeść. Dobra, zobaczmy, co mi się trafi. Mam nadzieję, że będzie to coś smacznego. O nie, tylko nie musztarda. Zepsuje mój tort. No i dobrze. Spodoba ci się. Może uda mi się przynajmniej narysować ładne wzorki. Wtedy nie będzie tak bardzo bolało jedzenie tego przysmaku. No dobra, to próbuję. Jak? Smakuje? Nie, to jest ohydne. Już czuję, jak we mnie coś się pali. Muszcie mi. Inaczej cała spłonę. Nie martw się, mam lodówkę z lodem na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że ci to pomoże. Od razu lepiej. Ale nie na długo. Znów mi gorąco. Lepiej po prostu wysypię na ciebie cały lód. 10 papryczek naraz. O nie. Nawet jedna mnie przeraża. Jeszcze nie widziałyście mojej porcji. 100 papryczek naraz. Masakra. Weźcie się w garść. Damy radę. Zaraz zobaczycie. No to by było na tyle. Wygląda na to, że za wcześnie się cieszyłam. Moniko, teraz ty się pomęcz. Yes. Jeśli nalegasz, no dobrze. Mam świetny pomysł. Yeah. Zrobię koktajl i szybko go wypiję. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Włączam najwyższe obroty. Gotowe.
Stop! Czekaj, zapomniałaś o czymś. Tak lepiej. Smacznego. Ta parasolka tylko mi przeszkadza. Niezłe tempo, brawo. Będzie pożar. A, parasolka płonie. Prawdziwe show. Monika super. Teraz Betty. Po co mi o tym przypomniałaś? Weź się w garść, wierzę w ciebie. No dalej. Otwórz buzię. Jeszcze jedna papryczka. I jeszcze jedna. I kolejna. Wystarczy. Wygląda na to, że naprawdę przesadziłam. Głupio wyszło. A może dokładkę? Dzięki, Emma. Ja pas. Reszta jest twoja. To będzie kwaśne. Nie chcę na to patrzeć. Już sam widok tej góry cytryn wywołuje u mnie tik nerwowy. Przestań się śmiać, Betty. Do dzieła. Aż mi twarz wykręciło i całe ciało. Co ci tak mina zrzedła? No dalej, Moniko, twoja kolej. Dziewczyny, patrzcie, ptaszek. A nie, tam. Gdzie, gdzie? Uwierzyły. Teraz to szybko wyrzucę. Co to jest? Auć! Limonki? Ojej, jakie to kwaśne. Nie wiem, jak dałam radę to zrobić. Chyba wiem, skąd to się wzięło. Zaraz to załatwię. Ej, zgubiłaś coś. Oddaję. Mogłam tego nie robić. Dzięki, Suzy. Nie chcę więcej. Emma, nie chcę cię martwić, ale teraz twoja kolej. Tyle kwaśnego soku. Jedz, jedz, jedz. A to dokładka. Dałabym sobie radę bez ciebie, Betty. Ja też chcę ci pomóc. O nie, przez was zamieniłam się w drzewo cytrynowe. Do twarzy ci. Spójrzcie. To guma do rzucia. Wow, podoba mi się. Hej! Tam jest coś jeszcze. Ten rozmiar podoba mi się o wiele bardziej. Ale fajnie. Mam przeczucie, że czeka mnie coś wyjątkowego. Nie myliłam się. Wielka guma do rzucia. Dość gadania. Zaczynajmy. Smakuje jak jabłko. Widzę, że Monika trochę poniosło. Koniec tego dobrego. Zobaczymy, co powie. Czuję coś twardego. A to pająk! Czemu rzuciłaś nim akurat we mnie? Najważniejsze to w porę zrobić unik. Mam nadzieję, że guma do rzucia poprawi mi nastrój. O tak, od razu lepiej. Emma, tak się cieszę, że Betty smakowało. To było naprawdę pyszne. Na pewno moja guma będzie jeszcze lepsza. Zobaczcie, ile tego jest. Taka mocno ananasowa. Pycha. Emma, zaraz pękniesz.
Nie bój żaby, poradzę sobie. Chcecie zobaczyć wielkiego balona? No to patrzcie. Super wyszło, co? Zagrajmy w piłkę. Ojej, nie mogę tego zatrzymać. Nie zbliżaj się do mnie. Przepraszam, to nie moja wina. Jaki piękny popyt. Szkoda, że masz tylko jeden. A ja nie mam żadnego. What? Emma nie ma szczęścia. Aż mnie ręce swędzą. Muszę się natychmiast zająć moim popytem. Co to jest? Czekolada. Można to zjeść. Daj trochę, Betty. Za późno. Zjadłam wszystko. Talerz też jest mój. Można było się tego po tobie spodziewać. Może Monika się ze mną podzieli. Jeszcze czego? Chyba nie mogę tego jeść. To są prawdziwe popyty. Ale super! Ekstra! Co ona kombinuje? Cierpliwość i zaraz zobaczycie. Kostka Rubika z popytów. Arcydzieło. No brawo. Nie znacie się na wypasionych zabawkach. To chyba dla mnie. What? Dokładka. Jeszcze. Chcę więcej popytów. Może ja coś dostanę. Wiedziałam, że stanie się cud. To pachnie przepysznie. To żelki. Już nie chcę tej kostki. Też chcę trochę słodyczy. Ej, hola hola. To wszystko jest moje. Wystarczy, idę stąd. A idź sobie, i tak coś dla nas zostało. To też zabieram. Imponujący rozmiar. Ja mam większego. O co te kłótnie? Oto ideał. Nie liczy się ilość, tylko jakość. Jestem pewna, że ten burger mnie zachwyci. Jest pyszny. Ciągnę go ze świstem. Prawie straciłam nadzieję. W końcu nadeszła moja kolej. Te burgery są tak ciężkie. Nie mogę ich utrzymać. Spróbuję nasadzić je na moją szpadę. Nie tykaj mnie tym. Mam ważniejsze sprawy. To wygląda jak szaszłyk z burgerów. Niezły pomysł. Skończyłam. No, czas na rozgrzewkę. Przede mną trudne, ale bardzo smaczne zadanie. Chyba tak wygląda wilczy apetyt. Dopiero się rozkręcam. Ale masz już brzuch jak balon. Jaki mięciutki. I taki fajny. Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się, co kryje się pod moją pokrywką. Wow, to słodka gaśnica. Muszę jej natychmiast spróbować. Jest pyszna. Chcę jeszcze. Szkoda, że tak mało. Potrzebuję dokładki. Chyba zaraz zjem swoją rękę.
Wow. Teraz ty, Emma. Dobra. O, mam to samo. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. Nie trafiasz do buzi. Masz rację, to nie działa. Chociaż i tak jest pyszne. Myślę, że musimy połączyć siły. Otwórz buzię, a ja będę pryskać. Ale nie to, co myślisz. Pora na piana party. Nie wiem, dlaczego jestem cała w pianie. Nie mam pojęcia. Co za pech. Sprawdźmy razem. Wow. To hot dogi. Ja mam niebieską kiełbaskę, a ty czerwoną. Wow. Proponuję, żebyśmy jak najszybciej to zjadły. Zacznę od sosu. Lubię dużo keczupu. To idealny hot dog. Dobrze, że został jeszcze sos. Jego też zjem. Skończyłam. No to moja kolej. Nie mam zaufania do niebieskiego keczupu. Nic na to nie poradzę. Będę musiała spróbować. No, wygląda nietypowo. Niepotrzebnie się bałam. Jest pyszne. Nieoczekiwanie. Ojej. Co się z tobą dzieje, Emma? Jestem zachwycona. O, zrobiłam się zupełnie niebieska. To straszne. Tylko mi się wydaje, że to jest muszla klozetowa. No, nie wygląda to apetycznie. Coś jest w środku. Muszę się temu lepiej przyjrzeć. Już wiem! To strzelająca posypka. Zamierzam zanurzyć w niej mojego lizaka. To takie przyjemne uczucie, kiedy strzela na moim języku. Chcę więcej i więcej. O, tu jest jeszcze jeden lizak. Wezmę oba naraz. Widzę, że ci się podoba. Jeszcze jak? Ech, dopiero się rozkręcam, a lizaki już się skończyły. W takim razie sprawdzę, co ja mam. Tak myślałam. Też dostałam niebieską toaletę. Dlaczego to spłukałaś, Mary? Tam była posypka. Już nic nie ma. Nie szkodzi, zemszę się. Przemyśl swoje postępowanie, a ja tymczasem zjem moje lizaki z twoją posypką. To jest naprawdę dobre. Nie mogę się oderwać. Wow, jakie długie cukierki. Szczęściara. Ciekawa, jak smakują. O, są świetne. Przypominają mi pałeczki do perkusji. No daj czadu, Mary. Ale super! Brawo! Świetnie ci poszło! Ojej, zawstydzasz mnie! Przejdźmy lepiej do twojego talerza. Okej. Tak jak myślałam. Niebieskie cukierki. Jestem pewna, że są tak samo dobre jak twoje. Chcę jeszcze. Tak bardzo mi posmakowały. Co to jest?
Emma, szybko spójrz na talerz. Boję się. To chyba wąż. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To świeże truskawki. To się nazywa szczęście. Tylko spójrz, jakie dojrzałe. Pachną latem. No, jestem nawet trochę zazdrosna. Mam pomysł. Voilà. I maseczka z truskawek gotowa. Mogę jednocześnie się relaksować i jeść. Yes, yes, yes. To świetny pomysł. Mam nadzieję, że ja też mam truskawki. I miałam rację. Chyba zrobię truskawkowe smoothie. Potrzebuję blendera. Thank you. Wrzucam do niego truskawki, przykrywam pokrywką i włączam na pełną moc. Gotowe! Niebieskie smoothie. Musisz przyznać, że wygląda super. Brak mi słów. No przepiękne. Pozostaje tylko spróbować. Czuję smak niebieskiej truskawki. Jest taki niezwykły i orzeźwiający. Orzeźwiający? No to może dodam do twojego koktajlu nieco ostrości. Zobaczymy, co teraz powiesz. Oj, dlaczego to jest takie ostre? Pomocy! Moja buzia płonie! Nie miałam z tym nic wspólnego. Tym razem ja zacznę. Niebieskie róże, jakie wspaniałe. I są jadalne. Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Są takie słodkie. Nawet szkoda mi je jeść. Ale nie mogę się powstrzymać. Bardzo słodkie, po prostu super. Mogę spróbować? Jasne, że nie. No i wcale nie chcę. Sprawdzę, co ja mam. Prawdziwe róże, jakie piękne. Ja też chcę prawdziwy bukiet. Sorry, ale ten jest mój. Co ty robisz, Mary? Dbam o moje kwiatki, żeby cieszyły mnie jak najdłużej. Chyba jednak podkradnę sobie jeden. Hej! Hej, zabieraj ręce! Dobra, dobra. Więcej nie będę. No, mam nadzieję. Słodki żel. U mnie też, tylko czerwony. Pewnie wiśniowy. Spróbujmy. Wow, jakie fajne łyżki. Mnie też się podobają. Myślę, że żel będzie w nich smakował jeszcze lepiej. Jak pięknie się leje. Ale nie mogę się powstrzymać. Znowu wszystko zepsułaś. Nie zepsułam, tylko spróbowałam. A teraz zamierzam spróbować mój wiśniowy żel. I wcale nie potrzebuję do tego łyżki. Zjem ją na sam koniec. Chciałam ci zaproponować, żebyś dokończyła mój żel. Nie. Częstuję cię, choć nie dokładnie tym, czym myślisz. Co powiesz na pastę do zębów? Jesteś taka miła, Emma, dziękuję. Smakuje obrzydliwie. Ups, myślałam, że ci się spodoba.
zjedzmy razem. Wow! Cukierki! Wow! Tak, ale super! Jestem gotowa, żeby spróbować jako pierwsza. Spójrz, ile ich jest, a w zestawie jest też słodki żel. Rozpakuję je. Gotowe! Zaczynajmy! Ciekawe, jaki smak ma ten żel? Podoba mi się, ale nie do końca wiem, jak smakuje. Może jak klej? Zobaczymy, czy teraz dasz radę spróbować swoich cukierków. Dobra, czas zabrać się za słodycze i szybko je zjeść. Świetne połączenie. Jestem gotowa, żeby kontynuować. No chodź szybko do mnie, cukiereczku. Przykleił się. Wygląda na to, że tak. Auć, moje czoło. Coś ci nie wyszło. Ty to specjalnie zrobiłaś. Wiedziałam. Przestań płakać, to psuje mi apetyt. Ja też chcę spróbować moich słodyczy. Czerwony żel i czerwone cukierki. Jestem pewna, że to będzie pyszne. No to ciekawe, co powiesz na to. Poczęstuj się moją starą gumką do ścierania. Jakie to pyszne. Zjem wszystko do ostatniego kawałka. Coś jest nie tak. To chyba jakaś podróbka, a nie moje cukierki. Jesteś taka spostrzegawcza, Mary. Obraziłam się na ciebie.